Witam was kochani na kanale Odkrywcarz Big. Trochę mnie przytkało, bo smutną informację dostałem, ale nie będę was wtajemniczał. Nie wiem, czy pokopię, czy się nie zawinę do domu. Także święta mi się trochę ciulowo zaczęły. Co, ja mam wykrywacz amfibio już ze sobą. Wrócił otarka i dzisiaj miałem przetestować, no zobaczymy, czy głowa będzie pozwalała chodzić, czy nie, czy zawinę na chałupę. No zobaczymy, jak się rozwinie film, to będziecie widzieć. No dobra, to tymczasem. O, i pierwszy sygnał w serwerku, i to nie byle jak, ja w dwóch częściach niestety. Nie wiem, jakoś nie cieszy, jest stare. Doczyścimy później i pokażemy. Jak widzicie, lasek coś tam zaczął sypać, i to mówię, pierwszy sygnał. No, monetka stara. Szkoda, że niekompletna. Dobra, trzymajcie się. No i mamy kaciowca. Strasznie cicho. Czysty las. Mam parę tylko od piwa kapsli. Może, że dwa polmosy. A tutaj widzicie guziczek. Złamany już. Wykrywka chodzi. Wyśmienicie. No ale co z tego? Kwanty się nie cieszą. No coś tutaj mamy, chyba guzik. Tak, jest to guziczek. Jest coś na nim. Jakiś wzorkowany chyba, tak. Gwiazdka jest na nim, może nie będziecie widzieć. Widać taki zarys, chyba widać. Dobra. W planach jest spotkać się z Adim z Wejherowa, także jak czas pozwoli, chociaż plany, mówię, się pokrzyżowały trochę teraz, ale może jakoś się uda nam spotkać i nie będę zdradzał, gdzie się zobaczymy, ale no mówię, no plany są, ale różnie to bywa w życiu, prawda? Można sobie planować, a życie zrobi swoje, jak będzie chciało. Dobra, lecimy dalej. Także ja pozdrawiam od jego tymczasem. Kruki słychać. My tu mamy krążek. O, myślałem, że 50 fenoli. Tutaj chyba złotówka, 50 grosz. Z PRL-u, zaraz zobaczymy, który rok. Albo nie zobaczymy. Kurczę, trzeba uważać, wiecie, że u nas watachy wilków latają. I to ich ludzi zaczęły atakować. Gdzieś ostatnio jakąś tam panią zaatakowały, także nie boją się ludzi w ogóle. No i zwierzęta spierdzielają. Także ja mam kosę swoją, 409. Kosę mam przy sobie. Nie wiem, czy mi coś pomoże. I szpadelek jest jeszcze. No ale znając życie, pewnie bym uciekał. Dobra, tymczasem ja za niedługo kończę, żona dzwoniła, żebym przyjechał. To będę się zawijał niedługo. I co my tu mamy? 5 fajningów z kłosikiem. 1925. Ładne monetki. Ta nadmiary taka dojechana, znaczy w miarę dojechana, ale powiedziałem. No czasami zdarzają się nówki sztuki, jak się przetrze, to się błyszczą. Kto ogląda, to wie, kto chodzi, to też wie, takie znajduje. Dawno nie było. Ostatnio wleciał
ostatnio wyleciał z Hitlerkiem, nie? Ale tamte to już badziewie. Mnica A. Dobra. O, mam jakiś sygnał. Od razu z góry was przepraszam, że taki dzisiaj smetny, miało być wesoło. Miało być fajnie. Się tak cieszyłem, miałem z rana w sumie wyskoczyć, ale popadało. Później się przejaśniło. Żona z zakupu wróciła, mówię, wyskoczy. No i ale wiecie, czasami są takie informacje, dochodzą do nas, że no nie ma się z czego cieszyć, prawda? A co my tu mamy? O, o, kolejna monetka. I znowu piątka. No, dobra. To chyba szczątki kondensatora, tak mi się zdaje. Raczej tak. To się nazywa kondensator, ale jak... Wypadał mi z głowy. Elektrolityczny, czy jakoś tak? To te paniaczki takie, co zazwyczaj najszybciej się rozwalają w układzie elektronicznym. Bo puchną. A co to? Kamyczek, jak moneta. No i taki korek. Podejrzewam, że takich leków. No i pewnie wojskowe, o, aluminiowy, ale tutaj gładki, taki kapselek, pewnie wojskowy, oni mieli te różne tabletki, czy takie tam pierdoły, kiedyś tego wychodziło sporo. I taki guziczek, ale ładny. Zoomujesz czy nie zoomujesz? Nie chcę wyostrzyć. O! Widzicie taki kwiatek. Nawet z uchem cały. Jak głęboko siedział, jak na taki guziczek. Ja podsumowania nie będę dzisiaj robił. Zobaczę, obejrzę ten materiał. Jak będę tam bardzo smęcił, to po prostu go nie zobaczycie. A jeśli uznam, że jest ok, no to wrzucimy i może tam, jak będę miał siły, porobię jakieś zdjęcia. No mówię, to co wychodziło, to widzieliście na bieżąco. Parę monetek jest sreberko i to stare. Przemyjemy w domu, zobaczymy. No i co? Sprawozdanie się zrobi. I do konserwatora poleci. Dobra, tymczasem mamy tutaj coś okrągłego, guziczek. Ostatnio mam szczęście do tych guzików, prawda? Kto tam oglądał ostatnio, to widział natrzepane. Czy tu coś jest? Tego wam nie powiem. Ale chyba nie. Raczej tutaj będzie od środka coś. Ale ucho połamane. No ale guziczek to guziczek cieszy, tak samo jak monetka. Dobra, tymczasem. To chyba guzik, wiecie? Tu są dziurki. Ale to dziwnie wygląda. Tak jakby włoski. Nie chcę tego tak za mocno dłubać, żeby nie pękło. Lepiej w domu przemyć. No nie wiem. Trudno powiedzieć. Może coś pruskiego. Dobra. Tymczasem. Oj, podkowa. Ale chuj szczęścia nie przyniosła ci.